Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mam dla was moją rutynę po pracy, więc pierwsze co robię jak przychodzę to jest po prostu ściągam sobie słuchawki, bo dość długo podróżuję i cały czas mam słuchawki, a potem z torby wyciągam swój lunch i pozbywam się jakichś śmieci z torby. Torebkę odkładam sobie obok klatki, ponieważ niedawno właśnie kupiłam chomika. Lunch, którego już nie będę jadła, po prostu stąd zabieram, odkładam swoje buty, od razu się przebieram, po prostu muszę to zrobić i te rzeczy, które właśnie zabrałam ze stołu, teraz sprzątam. Teraz zaczynam robić kolację. Dzisiaj ona miała być bardziej urozmaicona, lecz wybrałam właśnie łososia. Jeśli nie mam łososia, to po prostu jem, nie wiem, makaron z czymś lub czasami kupuję sobie właśnie takie gotowe nudle. To jest jak naprawdę nie mam czasu, jestem bardzo zmęczona albo mi się po prostu nie chce. Dzisiaj jest to łosoś, miała być to kanapka z łososiem. Miałam tam dać też awokado, ale mi zgniło, więc po prostu zjem suchy chleb z tym łososiem. I sobie to właśnie tutaj przygotowuję. Na deser przygotowuję sobie borówki, najpierw sypuję je do miseczki i potem je myję wodą. Ja myślę, że to jest bardzo fajny deser, żeby po prostu sobie zjeść owoce, ale oczywiście nie oszukujmy się, też jem słodycze, nawet bardzo dużo, więc to nie jest tak, że tylko jem owoce. Teraz przygotowuję swój ulubiony napój i do tego będziecie potrzebować dwie kostki lodu. Ja używam, jest to bardzo super orzeźwiający napój na lato. Teraz się właśnie zaczyna robić bardzo ciepło. Biorę po prostu sok z limonki, takie coś jak można kupić jaką cytrynkę, tylko że z limonki. No i dolewamy do tego wodę na upały, idealne. Tada, moi drodzy, tak wygląda moja kolacja. Zanoszę to sobie po prostu, żeby zjeść. Ja bardzo często też po prostu oglądam sobie coś w trakcie jedzenia, jakiś filmik na YouTubie. Ogólnie oglądam YouTube'a i oglądam jakieś filmiki, co dodali moi ulubieni YouTuberzy lub YouTuberki, kiedy właśnie nie mam czasu obejrzeć tego w pracy. Już zjadłam obiad, teraz przyszedł czas, żeby tu wszystko posprzątać, więc zanoszę te rzeczy do kuchni i kiedy już to zrobię, ścielę sobie łóżko, ponieważ rano mi się nie chce, bo też właśnie wcześniej wstaję i siedzę sobie na komputerze, słucham sobie muzyki, jem sobie właśnie, no tutaj akurat owoce, ale jem sobie również jakieś tam słodycze itp., słucham sobie właśnie muzyki, kto zgadnie co to za piosenka. No i sobie siedzę na YouTubie, na jakichś różnych innych stronach i często też siedzę na telefonie, ale właśnie telefonem tutaj nagrywałam filmik, więc nie miałam jak pokazać.
Kolejną rzeczą, którą możecie tu zobaczyć, to jest, że byłam właśnie w trakcie montażu tego oto filmiku, a potem przyszłam do chomika zobaczyć, co robi, dałam mu oczywiście jedzenie i trochę się z nim pobawiłam. Teraz przyszedł czas na demakijaż i pierwsze, co robię, to związuję włosy. Ściągam potem kolczyki. I teraz przyszedł czas na demakijaż i najpierw ściągam swoje sztuczne rzęsy. Ja akurat ten model bardzo lubię i noszę je tak naprawdę codziennie. Teraz biorę chusteczki z wodą i nakładam opaskę na włosy. Teraz biorę olej kokosowy i tym tak naprawdę rozpuszczam swój makijaż. Biorę po prostu łyżeczkę, nagrzewam w rękach i kładę na twarz. Teraz biorę chusteczkę właśnie tą wodną i zmywam ten olej właśnie tą chusteczką. Tutaj niestety możecie zobaczyć, że pobrudziłam się olejem kokosowym, ale nie bójcie się, doprałam tą bluzkę. Teraz spryskuję właśnie twarz wodą i myję ją żelem do mycia twarzy. Akurat był przelany do innej buteleczki, więc nie mogłam wam pokazać, który to był, ale myję właśnie twarz tym żelem do twarzy. Teraz delikatnie wycieram twarz ręcznikiem i zdejmuję opaskę. No i teraz rozplątuję swoje włosy z kitki i zaczynam je czesać, ponieważ są dość poplątane w ciągu dnia. Ja cały czas tak naprawdę chodzę w rozpuszczonych, więc po prostu je teraz czeszę. Kiedy już moje włosy są rozczesane, to przyszła pora na prysznic. Oczywiście w trakcie prysznicu znowu je spięłam, ale właśnie po ciężkim dniu biorę prysznic. Akurat ja nie myłam włosów, ponieważ myję włosy co drugi dzień i teraz przyszła pora, żeby nałożyć jeszcze jedną opaskę. A dlaczego, to dowiecie się już za chwilę. Będziemy nakładać maseczkę na twarz, której nie mogłam otworzyć, musiałam wziąć nożyczki. No i dlatego oczywiście założyłam tą opaskę, żeby mi się włosy nie pobrudziły. No i teraz zakładam sobie właśnie taką maseczkę akurat z patternem zebry. Teraz należy odczekać 15 minut około, no i w tym czasie zdecydowałam się, że dokończę czytanie książki. Jeszcze nie dokończyłam do tej pory, nawet jak montuję, bo mam mało czasu, ale mam takie postanowienie, żeby właśnie więcej czytać, bo i tak cały czas bardzo długo patrzę na ekrany. No i właśnie przyszedł tutaj czas, żeby już tą maseczkę zdjąć, ściągam również opaskę. I przyszła pora na pielęgnację zębów, więc jak wiecie, ja już nie noszę aparatu ortodontycznego, ale właśnie myję swoje zęby i potem używam wody do płukania. Tak, ja już nie noszę aparatu ortodontycznego, ale cały czas muszę spać w takim aparacie na noc. I teraz nakładam specjalną maść na trądzik, którą przepisał mi lekarz. Jak możecie porównać, w dawniejszych filmikach miałam bardzo mocny trądzik, teraz on się naprawdę uspokaja, więc jestem z tej maści zadowolona. No i tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda.
tutaj możecie zobaczyć, że mam olej rycynowy 100% i biorę taką sztuteczkę, którą kiedyś miałam do żelu do brwi i ten olej właśnie nakładam sobie i na brwi, i na rzęsy i też troszeczkę na oczy, bo ogólnie mam suche oczy i czytałam i również wiem, używam tak szczerze bardzo długo tej metody, żeby po pierwsze brwi i rzęsy rosły nam szybciej, a po drugie ten olej też jest naprawdę bardzo dobry dla oczu. Troszeczkę tego oleju również nakładam na usta, bo super nawilża usta. I tak się prezentuje moja całkowita pielęgnacja. No i po pielęgnacji staram się pisać po prostu sobie w dzienniku. To by było tyle na filmie. Chciałabym również pozdrowić te osoby, które wspierają mój kanał. No i teraz pora spać, więc jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!